Dzień dobry, witam serdecznie. Zdecydowałem się założyć hodowlę świerszczy. Tutaj widzicie Państwo na ogrodzeniu firmy został już umieszczony szyld firmowy, świerszczówka, tak się będzie nazywała nasza firma. Już za niedługo w sklepie internetowym, w sklepie firmowym świerszczówka.pl będzie dostępna pełna gama produktów, towarów produkowanych przez nas ze świerszczy. No tutaj uchylę oczywiście rąbka tajemnicy. Będą między innymi frytki ze świerszczy, będzie bigos ze świerszczy, podobno bardzo dobry. Będzie dżem ze świerszczy. Ja nawet nie wiem, czy to słodkie jest. Będą także na przykład skarpetki ze świerszczy, ale to jest inicjatywa inżyniera. To inżynier stwierdził, że da się zrobić skarpetki ze świerszczy, więc zrobił, więc to też w ofercie będziemy mieli. Oferta będzie systematycznie poszerzana, więc odwiedzajcie nasz sklep internetowy świerszczówka.pl. Docelowo jest taka nasza wizja, taka misja nawet, powiedziałbym, taka idea naszej firmy świerszczówka, bo to inżynier mówi, że to da się zrobić, że powoli będziemy wszystko po prostu z tych świerszczy chcieli produkować. Także produktów będzie naprawdę bardzo dużo. Każdy znajdzie coś dla siebie, nie tylko do jedzenia, nie tylko do prawda, ubrania, ale także sprzęty tego użytku codziennego. Także zachęcam Państwa do odwiedzenia naszego sklepu internetowego. No i tutaj oczywiście taki apel do Państwa. Wspierajcie lokalnych hodowców świerszczy. Nie kupujcie świerszczy ani produktów, towarów produkowanych ze świerszczy, które były hodowane w Chinach czy w Wietnamie, bo to na pewno nie są dobre świerszcze. Kto wie, w jakich warunkach te świerszcze tam były przetrzymywane. Pewnie to na kupie leży, tak jak karpie, prawda, w marketach przed świętami. Tutaj każdy świerszcz jest traktowany naprawdę indywidualnie. Każdy świerszcz ma swoje poletko. Każdy sobie wypoczywa, odpoczywa, relaksuje się przed tym dniem tej kaźni, którą my mu tam zafundujemy. Ta hodowla jest w pełni humanitarna, to jest polski, naprawdę wyśmienity, zdrowy, wiejski przede wszystkim świerszcz. Dlatego zachęcam Państwa do wspierania lokalnych hodowców świerszczy. Z mojej strony to na dzisiaj wszystko. Serdecznie dziękuję Państwu za uwagę. Do usłyszenia.